Siemano, witam wszystkich. Mateusz się kłania. Dzisiaj troszeczkę kładowo. Jak widać, rozpoczęty sezon. Kład jeszcze ukurzony, nawet dobrze nie wyczyszczony. Jedynie co zrobiłem, to napompowałem koła i nasmarowałem łańcuch i naciągnąłem go. Ale wiadomo, jeszcze muszę olej wymienić, muszę jeszcze filtry wyczyścić. Jeszcze kilka pierdół muszę zrobić. Ale tak czy inaczej, nie chciałem dzisiaj tracić więcej czasu, bo i tak jest niedziela, godzina 14. Tak więc zrobiłem te niezbędne rzeczy. I tak sobie pomyślałem, że pojadę, zobaczę, co tam się dzieje ogólnie. I jak temat wygląda. No bo warto, oprócz tego, że wszyscy dobrze wiecie, co się teraz na świecie dzieje, bo wszędzie chyba trąbią o tym samym. No ale warto by też było wiedzieć, co się dzieje w naszych uprawach, czy tam nawet kwestie nawozów teraz. Sami wiecie, jak to jest z tymi nawozami. No powiem wam szczerze, że tak patologicznej sytuacji, czy tam tak patowej sytuacji, no to odkąd sięgam pamięcią, to nie pamiętam. A gdzieś tam sięgam pamięcią mniej więcej 15 lat do tyłu, bo tak można powiedzieć, że od 15 roku życia coś tam zacząłem już kojarzyć, kminić, na czym to życie polega. I od tamtego czasu tak patowej sytuacji, jak teraz jest w rolnictwie, jaka jest sytuacja na przykład z nawozami, no to takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem. Kurde, ale wszystko normalnie, jadę po tych wertepach, wszystko mi tak skrzypi. Po zimie wszystko się zostało, ale krew buzuje razem z buzującym olejem w kładzie. Nie stwierdziłem póki co żadnych nieprawidłowości, oprócz tego, że wszystko skrzypi. Maja, kurczę wy. Kolejna kwestia, która nas bardzo pociesza, jeśli chodzi o rok 2022. Jest to kwestia drożejącego paliwa. No już teraz niby tam tendencja jest do obniżki tego paliwa. Jak zresztą może zauważyliście, bo wy pewnie co drugi z was tankuje na CPN-ie już paliwo. Tak więc widzicie, jakie są ceny teraz. Jakie były może bardziej, bo już tak jak mówię, idą do dołu, ale tak czy inaczej, no dla mnie to tam wiecie, u nas tego paliwa tyle idzie co nic, bo ciapek spali. Ciapek to tam można powiedzieć, że on daje paliwo, a nie tam spala paliwo, bo tam jak się zaleje na niego 10 litrów, to miesiąc czasu się jeździ. Zetor tam podobnie, chociaż zetorem zbyt dużo też się nie pracuje. Ale powiem wam, że takie duże gospodarstwo, gdzie naprawdę tej ropy idzie hektolitry do wszystkich sprzętów. Bo jak wiecie, teraz mechanizacją, ale wszystko trzeba zalać. No to takie gospodarstwa, ale nie tylko gospodarstwa, bo i też zwykli konsumenci te podwyżki cen odczują. I to naprawdę dotkliwe. Nie pamiętam jeszcze takich podwyżek paliw. To jest jakieś nieporozumienie. W ogóle to nie idzie to w ogóle na równi z naszymi zarobkami. To jest właśnie to, że za chwileczkę będziemy naprawdę pracować tylko na opłaty, na to, żeby przeżyć, na wyżywienie, no po prostu, żeby żyć, nie? No ja nie wiem, chyba to do tego wszystko zmierza, żeby po prostu pracować, aby żyć. Tak więc taka kolejna kwestia. Pozwoliłem sobie troszeczkę odkręcić manetkę, ale
jest to spowodowane tym, że mówię, wszystko się zastało. Tak samo łańcuch się zastał, smurowałem go w domu. Tak więc powinien mi się troszeczkę rozciągnąć. I tym samym zobaczę sobie, czy nie jest luźny. No delikatnie może jeszcze, chociaż jak usiądę, to się napnie. No zobaczymy, jeszcze widocznie trzeba pojeździć trochę, z 10 km zdrowie, poszarpię go dzisiaj trochę. Pogoda jest ładna, tak więc można korzystać. Dobrze, że chociaż jeden dzień w tygodniu jest taki, że można sobie troszeczkę odpocząć psychicznie, bo to wiecie, w tych czasach jest człowiek, znaczy ogólnie tam, nie tylko w tych czasach, ale im człowiek robi się starszy, tym jest więcej obowiązków na głowie jest. Nie ma czasu na relaks. I tak jeszcze podsumowując te pierwsze, powiedzmy już 3 miesiące tego roku, doszedłem do wniosku, że w ogóle to jest taka głupota, ja tego tak nie rozumiem. Ja tego po prostu tak nie rozumiem, że podstawą życia jest to, żebyśmy mieli co do garka włożyć, żebyśmy mieli jedzenie. Podstawą jest jedzenie. Jedzenie jest zawsze na pierwszym miejscu. Możecie zrezygnować sobie z kłada, możecie nie kupić paliwa do samochodu. Możecie nie kupić sobie ubrania, możecie coś jeszcze sobie nie kupić, ale nie odmówicie sobie jedzenia. Jedzenie zawsze będzie na pierwszym miejscu. To jest tak, jak podłączacie telefon pod ładowarkę, telefon wam się ładuje, macie 100% energii. Tak samo, żeby mieć energię, musicie zjeść. I takie doprowadzanie do rujnowania produkcji żywności, już skupmy się tutaj na Polsce. Prowadzenie do likwidacji coraz większej liczby gospodarstw, no to dla mnie to jest bardzo temat niezrozumiały i to w skutkach może naprawdę skończyć się tragicznie. Tragicznie właśnie w ten sposób, że nie będzie nas na nic innego stać, jak po prostu na wyżywienie siebie, opłacenie podstawowych rachunków. I taka sytuacja może w przyszłości mieć miejsce, ponieważ żywności będzie mało, a jak czegoś jest mało, to jest drogie. I to może wkrótce to może nastąpić. Nie rozumiem, dlaczego, jak można w ogóle wyniszczać zamiast pomóc temu rolnikowi, dać mu cenę na to, na tamto, żeby to się opłacało. Przecież chłop nic więcej by nie chciał, tak? Dajcie dla chłopa maszyny. Dajcie mu ziemię, on będzie i dajcie mu kasę jeszcze, taką w miarę normalną, żeby można było żyć, dalej inwestować. I chłop będzie na tej wsi produkował tą żywność, ale w momencie, jeśli chłop musi dokładać do produkcji żywności, no to ja się wcale nie dziwię, że tych gospodarstw jest coraz mniej, coraz mniejsze zainteresowanie jest młodych osób do tego, aby zostać na gospodarstwie, przejąć po ojcu, po dziadku, i tak dalej, żeby to dalej prowadzić, bo jeśli młody człowiek widzi, co się dzieje teraz, jaka jest drożyzna, no to powiedzcie, skąd wziąć na to pieniądze? Ile można brać pieniędzy z banku? W szczególności teraz w takiej sytuacji, gdzie nic nie ma, żadnej nie ma stabilizacji. W niczym tak naprawdę. No. Nie wiem, dla mnie to jest chore. Ja tam nie mam za bardzo w tym aż tak mocno nic wspólnego, bo nie mam wielkich hektarów, nie mam wielkich zobowiązań, umów, jakichś tam kredytów i tak dalej, ale ja po prostu zaczynam to rozumieć i się zaczynam obawiać. I to nie są żarty, bo za chwilę w sklepie za chleb będziemy musieli płacić po 15, po 20 zł za ten chleb z niższej półki, który kosztuje teraz 3 zł czy 4 zł. Przy tych cenach nawozów, przy tej cenie produkcji, jaka teraz jest, tego zboża na mąkę, ceny, zobaczycie, wystrzelą tak, że to się w głowie nie mieści. O kurde, ale pniak. Patrz to, ludzie. Metr ma co najmniej szerokości. Kład ma 120.
110, sorry. O kurde. Jest moc. Ale ładny stoliczek by z niego był. Zaraz go kładem pociągnę do domu.